Witam serdecznie. Nazywam się Marek Luzar i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Sztuka Animacji. Pokażę Wam technikę animacji wycinankowej. Do wycinanki wystarczą nożyczki, papier i wyobraźnia.
Pokażę teraz taką klasyczną dekorację do filmu animowanego, który realizowało się kiedyś pod kamerą. Pod kamerą na specjalnym stole zdjęciowym. Tutaj leży dekoracja specjalnie przygotowana do przesuwu i tutaj jakieś przykładowe fazy animacyjne, które się w danych kolejnych sekwencjach układa na dekoracji. Żeby sobie ustawić kadr, trzeba najpierw tutaj pod kamerą sobie przygotować odpowiedni i wybrać odpowiedni format. Tutaj ta dekoracja jest przygotowana do przesuwu, więc tutaj możemy sobie zaplanować przesuw, obliczyć dokładnie, w jaki sposób będzie trwał. No i możemy sobie tutaj z wybranych elementów ułożyć pierwszą scenę, która będzie otwierała film. To była taka seria Szkoła Mędrców dla polskiej telewizji, a głównym narratorem był profesor Spodek. I tu on tutaj obserwował sobie życie ludzi przez lunetę, a w pewnym momencie zmienił sobie na kamerę, bo zaczął filmować poszczególne sekwencje, które wydarzyły się na tej ulicy. To był akurat film pod tytułem Ulica Zmartwień i Marzeń. Żeby to sfilmować, zrobić klatkę, trzeba było położyć celuloid, który wyrównywał tutaj wszystkie karteczki i w taki sposób można było przygotować tutaj pierwszą fazę. Obok siebie są ustawione dwa ujęcia. Jedno z malarzem, który wchodzi do swojej pracowni, a drugie z malarzem siedzącym na ulicy i sprzedającym swoje obrazy. To jest dekoracja pokazująca dachy miasta i tu zbliżenie na pracownię malarza. Właściwie takie wymarzone miejsce, gdzie przez okna dachowe wpada światło do pracowni. Wymarzone miejsce dla każdego artysty. Idealne światło do pracy. Tu pokażę Wam jeszcze kolejną dekorację do filmu Ulica Zmartwień i Marzeń. To był taki duży przesuw, gdzie urzędnicy szli wysoko pod górę, niosąc na głowach biurko ze swoim kierownikiem. Na głowie jego był brzęczący telefon, a nad tym wszystkim unosiły się anioły. Przygotowania do filmu animowanego poprzedzają szkice. Zaprojektowałem głównego bohatera, krowę. Kiedy główny bohater był już gotowy, przeniosłem rysunek z kalki na karton i osobno rysowałem i wycinałem głowę, osobno tułów, nogi, ogon. Wszystko to ma służyć do animacji. Bohater musi być żywy, chociaż krowa w zasadzie jest statyczna. Kolejnym etapem to projekt rektora, który prowadził wszystkie wykłady. Tu jest narysowany amfas i profil lewy, prawy. Postać rektora musi się ruszać. Tu jest zaprojektowany ruch głowy, obrót w jedną stronę i rektor patrzy się do góry. Tutaj są osobno i tu rączki, nóżki. To jest typowy projekt do takiej klasycznej wycinanki. I jeszcze tutaj projekt sposobu poruszania się rektora. Tak udaje się na wykłady. I tutaj jest rysunek główki, pewien progres projektu. I kadr, szkic kadru, krowa stojąca na środku, spotykająca dwa pochody. Chcę Wam pokazać jeszcze kilka dekoracji z filmu, z pierwszego odcinka serii Szkoła Mędrców pod tytułem Krowa. Tutaj jest stojąca główna bohaterka filmu i dwie grupy. Jedno demonstracja, a druga grupa pogrzeb, które zmierzają w kierunku stojącej na środku skrzyżowania krowy. Tutaj jest przygotowana dekoracja do przesuwu. Tak mniej więcej to ma wyglądać.
Yes, of course. Tutaj wpuściłbym tego faceta, wiesz, na górze. Ile sekund on ma mieć? To jest gdzieś 4 sekundy. On by tutaj sobie siadł, tak przeleciał, siadłby sobie tutaj. Chwilę posiedział, porobił takie miny różne. Później byśmy, to znaczy nie robilibyśmy już tego zbliżenia, tak jak tam, żeby po prostu było takie zbliżenie to takie w ekranie A. Tak, cały czas w ekranie B. Bo on jest tutaj ładnie skomponowany. I jak będzie już wiesz po wszystkim, czyli jak sobie tam popatrzy po ludziach, tutaj jeszcze się uśmiechnie, bo sobie to jest główny bohater, więc tutaj musi on tak wiesz zadziałać. No więc wyciągnie łapę tam i do góry roletkę, i ściągnie tak. Roletkę, tak jakby. Bo on właściwie już leci, on pędzi tam po prostu cały czas zwykła. Aha. Jest to jakby drugie ujęcie tej sali, tak. Gdzie oni czekają na niego po prostu. Już. Tak, tu masz wszystko już dokładnie tak, przypięte. Tak. I no to teraz można zasiadać. Ty sobie będziesz tu główką machał. No, i rączką. I rączką. Ustawimy włosek. Włosek grób człowieka. Zabiorę. Wpadnie tak nieznacznie. Zaraz, ja wam tak poleci. Tak i tak. Czyli tak wpada. Bo wtedy mi tak głupio wpadał. Wpadał tak w dół, ale też fajnie było. Dobra, rączki. Najpierw nóżki wpadły. Profesor Spodek, największy przyjaciel człowieka. Jak on tam sobie sfrunął, tak? Tak. Ale numer. Popatrz, co ja zrobiłem. Dwie prawe, tak? Ostatnie. Zobacz. No nic, poczekaj. Tam. Obróć obróć ją, słuchaj, to tak. Konturem popraw z drugiej strony. Nie? Mhm. Tak, ale tu mam prawą. A co ci zależy, jakbyś miał dwie lewe? Pisaczek cieniutki. Tak, czekaj, ja zobaczę. Czasem go ustawię. Nie, ten granat jest obcy, on jest taki farbkowy zupełnie gdzieś tam. Nigdzie takich rzeczy nie miałeś. Niepotrzebne to jest. Dlatego to zieleni właśnie wziąłem. No. Jeszcze zieleń, tylko rzeczywiście tam trochę ładnie to masz napisane delikatnie, ale na tej zieleni to nie gra, jest to anemiczne. Ty też podprawiłeś to i jest to lepsze. Tak, no. Musiałem wprowadzić kolor. Bo ta szarość, bo ja tą szarość wziąłem z tego budynku, wiesz tam. Ale okazało się, że w tym budynku to było fajnie, bo były kolory tam. Tak. Bo to już będzie nudne raczej.
wszystko jeszcze na górze, te wszystkie, wszystkie scenariusze pozostałe. Tak, żeby było wszystko tak jak... Dawno nie spotkałem człowieka, który by nie był czymś zmartwiony. Można by z tych spotkań nakręcić dokumentalny krótki metraż pod tytułem Widziałem zmartwionych ludzi. Można by było na nim pokazać, jak ulicą idą przechodnie i każdy niesie życiowy ciężar. Czy można troszkę tutaj po... troszkę się... po... no tak, troszkę pobawić? No, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Jeśli w ogóle mogę było w którymś z tych tekstów tak, tak wrócić do tego i tak coś się nasunął. Niech mi do głowy przychodzi. To byłoby to bardzo mile. Bardzo ładnie. Mi się wydaje, że mi to się tak normalnie to jest dowcipniejsze. Ale które właśnie fajnie się podkreśla, jak na przykład tak. Idiotą. Tak. To było tak, to drugi razem to było tak, i to tak, tak wszyscy zaspiali, tak idę tam, ładne sielanka do tego. Miasteczko jakieś, tu prawo babcia się cieszy. Tak, tak, właśnie. Dlatego robi. Pokażę Wam teraz dekorację przygotowaną do filmu, którego fragment obejrzeliście przed chwilą. Jest to dekoracja przygotowana specjalnie do wieloplanu. Wycinanka na wieloplanie polega na tym, że na poszczególnych szybach, które leżą jedna nad drugą, układa się kolejne elementy dekoracji. Dzięki temu można wykonać taką jazdę kamery i mamy wrażenie przestrzeni.
to jeszcze wzmaga praca świateł, które w odpowiedni sposób zakrywają i odkrywają poszczególne elementy dekoracji. A to jest ostatnie ujęcie filmu o obozie, przygotowane do realizacji. Wycinanka jest dostępna dla każdego, kto chciałby zrealizować swój własny pierwszy film animowany. Zapraszam również do oglądania poprzednich odcinków z serii Sztuka Animacji. Do zobaczenia.